Rozważając tą tajemnicę wcielenia, by celem moim jest uwrażliwić na niezwykłość tego wydarzenia. Tak jak powiedziałem, znaczy dla nas ono nie jest niczym, może nie to, że niczym nadzwyczajnym, ale jesteśmy jakby oswojeni z tą prawdą. Jest to jakaś prawda, która dla nas jest oczywista. Od zawsze byliśmy w ten sposób wychowywani, od zawsze obchodziliśmy święta Bożego Narodzenia i przez to jest ta prawda, można powiedzieć, taka spowszedniała. Natomiast rozważenie tej prawdy maksymalnie dogłębnie ma nas zadziwić nad tą wielkością tego czynu, którego Pan nasz Jezus Chrystus dokonał. Otóż ojcowie Kościoła porównują ten cud wcielenia do cudu, który dokonał się w Starym Testamencie, kiedy zebrano laski poszczególnych przywódców, poszczególnych plemion izraelskich i laskę właśnie Aarona i włożono to wszystko do przybytku i później te suche laski, właściwie pozostały takie same, a laska Aarona, która tak samo jak każda inna, to był kij, był suchy, wypuściła kwiaty i owoce. I jakby słysząc ten cud, to się dziwimy, prawda? Jak to jest możliwe, że drewniany kij zakwitł i zaczął owocować? Suchy kij. Ale tutaj mamy do czynienia z czymś znacznie bardziej przekraczającym to wydarzenie opisane w Starym Testamencie, ponieważ tu następuje połączenie dwóch rzeczywistości, które ze sobą jakby właściwie się nie da połączyć. Też jakby dla przykładu, to jest trochę na zasadzie jakby chciano skrzyżować słonia z komarem. Oczywiście to jest pewien tylko przykład absurdalności sytuacji. Tajemnica wcielenia chce nam ukazać, że niezmierzony Bóg, o któremu nie można postawić granic żadnych. W ubiegłym roku, kiedy mówiliśmy o naturze Pana Boga, mówiłem, że wszelkie nasze wyobrażenia są nieadekwatne wobec tajemnicy Pana Boga, ponieważ nadają mu jakieś granice. Bóg jest niezmierzony, nieogarniony. I który jest odwieczny, który nie ma przyczyny sprawczej. Nikt go nie stworzył, nikt go nie uczynił, nikt mu nie uruchomił Pana Boga. On zawsze był, zawsze jest i zawsze będzie. On jest niezmienny. I teraz człowiek, który jest po prostu lichym pyłkiem, to jest jakby istota zupełnie mizerna. Widzimy, że człowiek jest, jutro go nie ma. I właściwie w pewnym momencie może się stać tak, że i cała ludzkość przestanie istnieć i nastanie koniec tego świata. I teraz połączenie się natury boskiej z ludzką jest dlatego tak zadziwiającym cudem. Jest po prostu szokującym cudem. I tak jak mówiłem, to nie jest to samo, co w różnych tam mitologiach starożytnych, że bóstwo przyjmowało jakąś tam postać ludzką, można powiedzieć, zakładało jakby ludzką maskę, żeby się ukazać. Tu chodzi o to, że bóstwo złączyło się w sposób ścisły i nierozerwalny z człowieczeństwem. To boskie ja, drugiej osoby boskiej, złączyło się w sposób ścisły i trwały z ludzką naturą, dlatego też Bóg stał się człowiekiem i to już na zawsze. Jakby ma w sobie sam, będąc Bogiem, ma w sobie wszystko, co też jest i ludzkie, czyli i ludzką duszę, ludzkie ciało, ludzką wolę, ludzki rozum, ludzkie działanie. To wszystko jest Panu Bogu w drugiej osobie boskiej połączone w sposób ścisły, ale nie pomieszane. To są osobne natury, które są ze sobą ściśle złączone, bez pomieszania.
I ja myślę, że to jest taka tajemnica, nad którą powinniśmy się bardzo często zastanawiać. To jest bardzo szokująca tajemnica. Oczywiście zbliżają się powoli, zbliża się Adwent, zbliża się Boże Narodzenie. Jest to czas, kiedy również liturgia nam każe jakby szczególnie nad tą tajemnicą rozważać i myśleć i zadziwiać się, ale za każdym razem po prostu warto starać się uświadomić sobie, jak wielka to jest tajemnica, która się dokonała. W jaki sposób się dokonała? Możemy tutaj powiedzieć bardzo niewiele, ponieważ tylko tyle, co anioł Gabriel wytłumaczył Najświętszej Marii Pannie, mianowicie za sprawą Ducha Świętego. I tu oczywiście już też wspominałem o tym wcześniej, że Kościół, ażeby uczcić tą nadzwyczajną tajemnicę, daje nam jakby pewne też takie zewnętrzne gesty, które mają i modlitwy, które mają nam przypominać o tej tajemnicy. Pierwsza sprawa to oczywiście to klękanie, o którym była mowa, klękanie w czasie credo, kiedy mówimy, że dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Najświętszej Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Jest to wyrażenie naszego uwielbienia wobec tej nadzwyczajnej tajemnicy. Podobnie w trakcie mszy świętej, kiedy na koniec kapłan odczytuje ostatnią Ewangelię, czyli prolog świętego Jana, to znowuż jest tam słowa zapisane przez świętego Jana, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami i znowuż w tym momencie przyklękamy. Oczywiście są ku temu odpowiednie święta liturgiczne, zwiastowanie, czyli 25 marca jest to święto, które ma w sposób szczególny przypominać nam tajemnicę wcielenia Syna Bożego, później Boże Narodzenie, 25 grudnia, ale też jako upamiętnienie w formie modlitewnej w Kościele Świętym rozwinęła się praktyka trzykrotnego odmawiania modlitwy Anioł Pański, która jest skoncentrowana wobec tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Stąd również bardzo zachęcam, ażeby kiedy słyszymy dzwony, szczególnie może słyszymy te dzwony tylko w południe, ażeby sobie pomyśleć o tym, jak niezmierna jest Boża miłość wobec nas, że stał się dla nas człowiekiem. I oczywiście tajemnica wcielenia jest dla nas konieczna, dla naszego zbawienia, żeby zadośćczynić boskiemu majestatowi za wszystkie zniewagi. Gdyby Pan Jezus nie przyjął prawdziwie ludzkiej natury, nie mógłby w imieniu naszym zadośćuczynić za nasze grzechy. On sam w swojej ludzkiej naturze nie popełnił żadnego grzechu, ponieważ, można powiedzieć, byłoby to wbrew Jego boskiej naturze. Wbrew Jego boskiej osobie, więc On brzydził się każdym grzechem, każdym najmniejszym złem, ale za nas, ludzi, obarczył się wszystkimi naszymi grzechami, ażeby odkupić nas na drzewie krzyża. I oczywiście Pan nasz Jezus Chrystus, jak wiemy z objawienia, przyszedł w uniżeniu. Nie przyszedł jako, przynajmniej w oczach ludzi, jako ten najwspanialszy z ludzi, jako przywódca wszystkich, jako ten, który olśniewa wszystkich swoją mądrością, swoją siłą, swoją pięknością, tylko przyszedł jako pokorny, jako ubogi, jako ten, jako sługa. Święty Paweł mówi niewolnik. I dlaczego tak się dzieje? Można się też odwołać do mitologii właściwie, czy też trudno powiedzieć, może nawet i historii starożytnej Grecji. Była tam pewna przypowiednia delficka, która oznajmiła Ateńczykom, że odniosą zwycięstwo, jeżeli ich przywódca Kodrus polegnie z ręki nieprzyjaciół. Więc nieprzyjaciele, wiedząc również o tej delfickiej przepowiedni i wiedząc, że jeżeli zabiją przywódcę Ateńczyków, no to sami poniosą klęskę, więc starali się go zawsze oszczędzić, tak? A ten z kolei, jako że chciał zwycięstwa Ateńczyków, po prostu przebrał się w szaty zwykłego człowieka, przedostał się do obozu wrogów i tam zniecił zamieszanie,
kłótnię i w trakcie tej kłótni został zabity. I wtedy, kiedy uświadomili sobie wrogowie Ateńczyków, że został zabity Kodrus właśnie, przywódca Ateńczyków, to wtedy wszyscy pouciekali. Jest to analogia właśnie do tego, gdyby Chrystus rzeczywiście olśnił wszystkich blaskiem swojej światłości, gdyby do wszystkich przyszedł tak, jak się ukazał na górze przemienienia trzem apostołom, oczywiście wtedy nie dokonałoby się ta ofiara, dla której Pan nasz Jezus Chrystus stąpił z nieba. Chrystus nie byłby ukrzyżowany, nikt by go nie chciał ukrzyżować. Ale jako że przyszedł poniżony, jako przyszedł właśnie z tej warstwy najuboższej, jako biedny, mówili o nim, nie studiował, nie zaliczył żadnych tych szkół rabinackich, więc wszyscy nim pogardzali, ci uczeni i mądrzy w Izraelu. I również tak samo i dla pogan był właściwie niczym. Dlatego też mógł jako król wielkiej chwały oddać za nas swoje życie i żeby nas móc uratować od wiecznego, grożącego nam potępienia. I tu musimy też zawsze pamiętać o tym, że Pan nasz Jezus Chrystus, mimo że przyjął tą postać sługi, nigdy nie przestał być Bogiem. Jako że tutaj na ziemi chodził po Palestynie, możemy jakby zlokalizować miejsce i czas, gdzie Pan Jezus działał w swojej ludzkiej naturze, ale w tym samym czasie Jego bóstwo spoczywało na łonie Ojca Niebieskiego. Nigdy nie był oddzielony od swojego Ojca, nigdy nie przestał być prawdziwym Bogiem, chociaż, tak jak mówimy, przyjął i stał się prawdziwym człowiekiem. Zawsze, w każdej chwili i wtedy, kiedy przebywał cieleśnie w łonie Najświętszej Marii Panny, czy w żłóbku, czy w świątyni, czy na samotności, czy głosząc Słowo Boże, czy wisząc na krzyżu, czy spoczywając w grobie, czy wstępując do otchłani, za każdym razem Pan nasz Jezus Chrystus nie rozłączał się nigdy ze swoim Ojcem Niebieskim przez swoją boską naturę, która jest współistotna Ojcu. Czyli jest we wszystkim Ojcu równy, we wszystkim zjednoczony z Ojcem. Trzy osoby boskie mają wspólne działanie, wspólną wolę, wspólną naturę, tak możemy to po prostu ująć. I Trójca Przenajświętsza nigdy nie może być rozdzielona. I chciałbym na sam już koniec naszych dzisiejszych rozważań też powiedzieć o tym, że tajemnica wcielenia również, o ile dla Syna Bożego jest tajemnicą uniżenia, o tyle dla nas jest to tajemnica naszego wyniesienia, uhonorowania nas. Pan Bóg nie uhonorował żadnego innego stworzenia w taki sposób, jak uhonorował człowieka. Pan Bóg nie przyjął natury anioła. Nawet tych najwspanialszych aniołów, najpotężniejszych, przed których, czymże my jesteśmy? Wobec potęgi anioła, których jak w Apokalipsie czytamy, że jak wstępował, to ziemia się trzęsła i góry wybuchały w momencie, kiedy anioł wstępuje na ziemię. Jak ogromna potęga, niesamowita. Płonące cherubiny i serafiny, adorujące nieustannie boski majestat, nie dostąpiły tego zaszczytu, ażeby ten majestat, który nieustannie wyśpiewują, przyjął ich naturę. Natomiast człowiek, który jest właśnie prochem, który jest taki mizerny, niski, mały, dostąpił tego ogromnego wywyższenia, przez to, że możemy, tak jak i liturgia w hymnach brewiarzowych mówi, że został naszym bratem. Więc w tajemnicy wcielenia to takie ogromne oddalenie ontologiczne, bytowe między Bogiem, który jest bytem koniecznym, wszechmogącym, potężnym i człowiekiem, który jest bytem przygodnym, niekoniecznym i słabym, kruchym. Jakby została, można powiedzieć, ta przepaść została jakby zasypana przez tajemnicę wcielenia, gdzie Chrystus, mówimy, że jest naszym bratem, ale jest zarazem naszym Bogiem.
I to jest to wywyższenie ludzkiej natury, które w pełni się dokona oczywiście w tych, którzy dostąpią zbawienia, czyli w mistycznym ciele Chrystusa. On jest naszą głową, a my jesteśmy członkami Jego ciała. I dlatego ta bliskość między członkami mistycznego ciała a głową daje nam prawo żywić nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu, które, tak jak powiedziałem, wcale takie długie nie jest, będziemy mieli szczęście w wieczności połączyć się z naszą głową w sposób ścisły. Mówimy, że Pan nasz Jezus Chrystus, w credo to mówimy, zasiada po prawicy boskiego majestatu, zasiada po prawicy Ojca, w swojej jego ludzka natura. A my, którzy jesteśmy również członkami Jego mistycznego ciała, dostąpimy tego samego zaszczytu. Tam, gdzie jest głowa, tam będą i członki. I stąd tajemnica wcielenia dała nam, otworzyła przed nami jeszcze wspanialszą perspektywę niż tajemnica stworzenia. Tam oczywiście Pan Bóg obiecał wieczne szczęście, ale jeszcze tam nie było tego zjednoczenia bóstwa z człowieczeństwem. Byłoby to szczęście pewnie na miarę aniołów. Tu Bóg daje nam jeszcze głębsze szczęście, ponieważ jednoczy się z nami i daje nam rzeczywiście zakosztować w pełni owoców bóstwa, kiedy oczywiście zachowując wierność Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi tutaj na ziemi, dzieląc z Nim tu na ziemi wszystkie doświadczenia, krzyże, wszystkie próby, tam dostąpimy tej chwały, którą On się cieszy właśnie u swojego Ojca Niebieskiego.